Po raz pierwszy uderzył w 1970 roku. Przez ponad rok przemierzał obskurne ulice Bukaresztu. Wybierał samotne i atrakcyjne kobiety. Atakował je tym, co akurat miał pod ręką. Zawsze podczas złej pogody i zawsze w nocy. Jego działania wstrząsnęły rumuńską stolicą. Ten materiał to wzbogacona w wideo odświeżona wersja odcinka numer 76, opublikowanego na Kryminatorium w styczniu 2020 roku. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W przedostatnim roku II wojny światowej Bukareszt nie należał do miejsc bezpiecznych. Na porządku dziennym były tam napady, rabunki i zgwałcenia. Strach, rozpacz i głód mieszkańców rumuńskiej stolicy powodowały, że często dochodziło w tym mieście również do zabójstw. Gdy we własnym łóżku zamordowana została młoda kobieta o imieniu Elena, przybyły na miejsce zbrodni komisarz Konstantin Turaj. Od razu zorientował się, że jeszcze nigdy w swojej długiej karierze śledczego nie miał do czynienia z tak sadystycznym mordercą. Kobieta zginęła od kilkunastu ciosów w głowę, zadanych twardym i tępym narzędziem. Po śmierci została brutalnie wykorzystana seksualnie. Na jej ciele odkryto liczne ślady ugryzień, a w okolicach intymnych brakowało odgryzionego kawałka skóry. Wkrótce po dokonaniu tego makabrycznego odkrycia, tamtejsi śledczy nie zdawali sobie sprawy, że był to dopiero początek makabrycznej serii morderstw młodych kobiet. Pomiędzy czerwcem a listopadem 1944 roku w podobnych okolicznościach swoje życie straciły jeszcze cztery inne kobiety. Sprawca zabijał tylko blondynki. Swoich ataków dokonywał wyłącznie podczas złej pogody, głównie w trakcie ulewnego deszczu. Dwie Marie, Elena oraz Rosalia. Wszystkie zginęły od ciosów zadanych w głowę. Zostały zgwałcone i okaleczone. Nadzieja na schwytanie sprawcy pojawiła się w momencie, gdy w trzech miejscach zbrodni odnaleziono odcisk jego palca. Jednak po wnikliwym i długotrwałym przeczesaniu kryminalnych kartotek nie udało się go dopasować do żadnego konkretnego mężczyzny. Psychopata z Bukaresztu pozostał nieuchwytny, a o sprawie wkrótce zapomniano. Dobiegająca końca wojna sprawiła, że rozwiązanie kryminalnej zagadki nie było dla nikogo priorytetem. Ponad ćwierć wieku później Bukareszt znów pogrążył się w mroku, a na młode mieszkanki rumuńskiej stolicy padł blady strach. Środowy wieczór 8 kwietnia 70 roku był jeszcze bardziej zimny i deszczowy. Pustą ulicą wracała z pracy Elena. Atrakcyjna blondynka kilkanaście minut wcześniej zakończyła swoją popołudniową zmianę w pobliskiej fabryce. Szła sama. Do bloku, w którym mieszkała, miała niespełna 100 metrów. Dystans ten okazał się jednak dla niej zbyt długi, aby mogła zdążyć dojść do drzwi i bezpiecznie wejść do klatki. Następnego ranka, tuż po wschodzie słońca, zwłoki kobiety odnalazł przypadkowy przechodzień. Wezwani milicjanci natychmiast zabezpieczyli miejsce zbrodni. Wstępnych oględzin ciała dokonał inspektor Trajan Tandin. O szczegółach tego trudnego zadania wspomniał później w swojej książce. Kobieta została zaatakowana siekierą. Sprawca zadał jej co najmniej kilka ciosów w głowę. Oględziny zwłok ujawniły, że bezsprzecznie mieliśmy do czynienia z człowiekiem o bardzo chorym umyśle. Zabójca nie tylko pogryzł ofiarę, ale także wyssał z niej krew. Czegoś podobnego nigdy nie widziałem. Do gwałtu nie doszło. Prawdopodobnie ktoś go spłoszył. Zmasakrowane ciało leżało w krzakach, tuż przy wejściu do bloku. Choć miejsce to było dobrze oświetlone, nikt nic nie widział i nie słyszał. Funkcjonariuszy to jednak nie dziwiło. Doskonale zdawali sobie sprawę z faktu, że świadkowie przestępstw rzadko decydowali się dzielić swoją wiedzą z cieszącymi się złą sławą milicjantami. Jeśli inspektor już wtedy przeczuwał, że psychopata uderzy ponownie, nie mylił się. Do kolejnego ataku doszło niecałe dwa miesiące później, podczas deszczowej nocy z 1 na 2 czerwca. Sprawca zaatakował w okolicach miejskiego cmentarza. Florika została przewrócona na ziemię i pobita. Napastnik zaciągnął ofiarę w ustronne miejsce, po czym dźgnął ją nożem w brzuch i wykorzystał seksualnie. Podczas próby wysysania krwi z jej rany został jednak spłoszony przez kierowcę ciężarówki,
który, udając się za potrzebą, usłyszał z głębi cmentarza kobiece krzyki. Kobieta przeżyła, ale wskutek doznanego szoku nie była w stanie opisać nożownika. Pierwszy rysopis grasującego w Bukareszcie sadysty sporządzony został przez milicjantów 24 lipca, tuż po kolejnym ataku na samotną kobietę. Trzecia ofiara miała więcej szczęścia niż jej poprzedniczki. Uzbrojony w siekierę sprawca został spłoszony przez grupę przypadkowych mężczyzn. Zanim uciekł, zdążył jeszcze wyszarpać swojej ofierze torebkę. Kobieta opisała napastnika, a inspektor Tandin sporządził stosowny raport. Poszukiwany jest mężczyzna średniego wzrostu, mierzący nie więcej niż 175 cm. Głowa okrągła, twarz pociągła. Włosy czarne, długie, kręcone, opadające na kark. Wydatny podbródek, szeroki nos. Uszy duże, wyraźnie odstające. Oczy prawdopodobnie ciemne, obfite owłosienie na ciele. Zgodność tego rysopisu z wyglądem poszukiwanego napastnika potwierdziła Olga, która została zaatakowana 3 miesiące później. Choć przeżyła, została brutalnie pobita i zgwałcona. Prowadzone od prawie pół roku śledztwo z powodu braku jakichkolwiek dowodów wciąż niestety tkwiło w martwym punkcie. Rumuńskie władze były jednak przekonane, że schwytanie tego groźnego szaleńca to tylko kwestia czasu. Chcąc uniknąć paniki wśród mieszkańców stolicy, zabroniły dziennikarzom informowania opinii publicznej o grasującym po ulicach Bukaresztu napastniku. Ludzie mieli dalej żyć w przekonaniu, że wszelkiej maści seryjni mordercy i zboczeńcy są wyłącznie elementem zepsutego kapitalistycznego zachodu. W socjalistycznych krajach nie miało prawa być takich osobników. Spokojną zimę przerwał brutalny atak na Georgitę, dokonany w śnieżną noc z 15 na 16 lutego 1971 roku. Zarówno ona, jak i następna ofiara, czyli pobita i zgwałcona 2 dni później Elizabeta, przeżyły. Obie w ciężkim stanie trafiły do szpitala, gdzie opisały sprawcę. Ich zeznania były spójne i niemal całkowicie ze sobą zbieżne. Pasowały także do wcześniejszego rysopisu sprawcy. Do tej pory kilka razy został spłoszony przez przypadkowych ludzi, dlatego postanowił staranniej wybierać miejsca swoich polowań, tak aby skutecznie unikać potencjalnych świadków. 2 tygodnie po ataku na Elizabetę powrócił. Tym razem nie przeszkodził mu już nikt. Franika została znaleziona wcześnie rano, 5 marca 1971 roku. Nie żyła co najmniej od kilku godzin. Miała zmasakrowaną twarz. Jej piersi, brzuch, uda i krocze zostały pogryzione. Sprawca wyssał krew z ran. Sekcja zwłok wykazała, że dopuścił się także nekrofilii. Na miejscu zbrodni nie odnaleźliśmy żadnych śladów mogących pomóc nam w odkryciu jego tożsamości. Tym razem także nie nastąpił długo wyczekiwany przełom w śledztwie. Na to trzeba było poczekać jeszcze kilka następnych tygodni. Dokładnie w rocznicę pierwszej zbrodni, w nocy z 8 na 9 kwietnia 1971 roku, podczas obfitej ulewy, zamordowana została kolejna kobieta. Podobnie jak poprzednie, zginęło od kilku ciosów w głowę tępym narzędziem, prawdopodobnie metalowym prętem. Już po swojej śmierci otrzymała kolejnych 48 ciosów nożem w klatkę piersiową. Również tym razem doszło do pośmiertnego gwałtu i pogryzień. Oględziny na miejscu zbrodni ujawniły, że zabójca oprócz wysysania krwi odgryzł ofierze część krocza. Brakującego kawałka ciała nie odnaleziono. Albo zabrał go ze sobą, albo zjadł na miejscu. Łączna liczba ataków wzrosła do 8, w tym 3 śmiertelnych. Żadnych dowodów, czy choćby poszlak, ani jednego podejrzanego. Zdawano sobie sprawę, że czas uciekał. Tajemniczy psychopata wciąż przemierzał w strugach deszczu ciemne uliczki. Czuł się bezkarny i pewny siebie. Tymczasem milicjanci wciąż błądzili po omacku. Sekretarz generalny rumuńskiej partii komunistycznej żądał natychmiastowego aresztowania nieuchwytnego zabójcy. Gdy dobre wieści nie przychodziły, na rozkaz rumuńskiego dyktatora do śledztwa włączono specjalny oddział Zarządu Śledztw Kryminalnych Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego. Doświadczeni śledczy z Securitate mieli dużo większe możliwości niż zwykli funkcjonariusze milicji i znacznie większe środki.
Sprawie nadano wysoki priorytet. Cel był jeden – schwytać sprawcę okrutnych zbrodni, jakich do tej pory nie odnotowano w Rumunii od niemal 3 dekad. Emerytowany komisarz Turaj, który w 1944 roku brał udział w podobnym śledztwie, po latach odniósł się do tych wydarzeń w swojej książce. Rumuńskie władze w końcu zostały zmuszone do przyznania, że w Bukareszcie od roku grasował seryjny zabójca i psychopata. Jednocześnie zezwolono, aby przefiltrowane przez Departament Bezpieczeństwa Publicznego informacje o jego zbrodniach zostały opublikowane w krajowej prasie. Na mieszkańców rumuńskiej stolicy nagle i niespodziewanie padł blady strach. Bardziej przerażone były oczywiście tamtejsze kobiety. Ponad 1000 dodatkowych uzbrojonych milicjantów oddelegowano do nocnego patrolowania ulic Bukaresztu. Po stolicy nieustannie krążyło 100 nieoznakowanych samochodów Securitate. Była to największa dotychczasowa mobilizacja organów ścigania w historii Rumunii. W ciągu kilku dni aresztowano wszystkich mężczyzn skazanych wcześniej za zabójstwo lub przestępstwa seksualne. Łącznie do więzień trafiło ponad 2000 osób. Bez rezultatu. Wśród nich nie było poszukiwanego nocnego łowcy. Śledztwu nadano kryptonim Operacja Orzeł. W pierwszej kolejności opracowano modus operandi sprawcy, który jednocześnie zyskał swój budzący grozę pseudonim. Z uwagi na wyraźne zamiłowanie do wysysania krwi własnych ofiar, nadano mu przydomek Wampira z Bukaresztu. Zauważono, że wybierał młode kobiety, a na swoje łowy wyruszał wyłącznie w nocy. Jego atakom zawsze towarzyszyły złe warunki atmosferyczne, ulewny deszcz, obfite opady śniegu lub gęsta mgła. Swoje ofiary śledził i w dogodnym dla siebie momencie atakował. Przez kilkukrotne uderzenie w głowę tępym narzędziem, najczęściej młotkiem, siekierą, toporem lub żelaznym prętem. W trakcie zabójstwa lub tuż po jego dokonaniu zawsze dochodziło do zgwałcenia, a gdy miał więcej czasu, po zbrodni oddawał się aktom kanibalizmu, odgryzając i prawdopodobnie zjadając kawałki ciał swoich ofiar. Zauważono też pewną dziwną zależność. Kobiety, które straciły życie, miały włosy koloru blond, natomiast te, które przeżyły spotkanie z wampirem, były brunetkami. Wszyscy zastanawialiśmy się, czy był to tylko makabryczny zbieg okoliczności, a może wyrafinowany plan zrodzony w chorym umyśle potwora. Pytanie pozostawało otwarte. Domyślano się, że wkrótce morderca uderzy ponownie. Przestrzegano kobiety, by nie wychodziły same na ulicę po zmroku. Mężczyźni zaczęli odprowadzać swoje żony i córki do pracy, a później przyprowadzali je do domu. Po tym, jak w mediach pojawiła się plotka, że zabójca atakuje wyłącznie blondynki, setki kobiet przefarbowało swoje włosy. Mimo wielu środków bezpieczeństwa, w pierwszych dniach maja wampir z Bukaresztu uderzył ponownie. I to kilka razy. Najpierw w nocy z 1 na 2 maja, jak zwykle podczas deszczu, napadnięta została brunetka o imieniu Stana. Przeżyła, choć została brutalnie zgwałcona. 3 dni później życie straciła blondynka Michaela. Podczas próby pośmiertnego zgwałcenia, wampir został spłoszony przez przypadkowych przechodniów. Niezaspokojony, 2 godziny później zaatakował Marię. Na szczęście skończyło się tylko na szarpaninie, podczas której z ręki napastnika wypadł żelazny pręt. Głośny dźwięk metalu spadającego na betonowy chodnik sprawił, że napastnik wpadł w panikę i uciekł. Podczas oględzin zwłok Michaeli, agenci Securitate dokonali przełomowego odkrycia. Pod ciałem kobiety inspektor Tandin odnalazł ważny dowód. Zamoczony kawałek papierowego dokumentu. Okazało się, że było to zwolnienie lekarskie. Choć z powodu rozmazanego tuszu nie udało się odczytać nazwiska pacjenta, inne dane były czytelne. Dokument ten wystawiony został na studenta Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Bukareszcie. 2 dni później doszło do 3 kolejnych prób zabójstwa. Na szczęście Viorica, Elena i Juliana przeżyły. Tymczasem śledczy na podstawie odnalezionego zwolnienia lekarskiego próbowali zidentyfikować wampira. Choć nie udało się odczytać nazwiska studenta, bez trudu zidentyfikowano pieczątkę lekarską. Dokument wystawił dr Octavian Janiszte.
Śledczy skonfiskowali lekarzowi całą dokumentację medyczną w celu wytypowania nazwisk wszystkich podejrzanych studentów. Szczegółowe badanie lekarskie archiwum zajęło ponad 2 tygodnie, ale przyniosło w końcu pożądane efekty. Okazało się, że doktor podobne zwolnienie wypisał łącznie 83 studentom. Do 26 maja 1971 roku 15 studentów nie złożyło wymaganego dokumentu w sekretariacie uczelni. Dla agentów stało się jasne, że jednym z tych zapominalskich musiał być wampir z Bukaresztu. Wczesnym rankiem 27 maja 1971 roku pojechałem do akademika. Towarzyszyła mi grupa uzbrojonych milicjantów. Natychmiast aresztowaliśmy wszystkich 14 przebywających w budynku studentów, których zwolnienie lekarskie nie dotarło do władz uczelni. Okazało się, że wszyscy oni mieli ten dokument przy sobie. Do sprawdzenia brakowało nam jeszcze tej jednej, 15 osoby. Ostatnim mężczyzną z listy był nieobecny wówczas w akademiku, 25-letni Ion Rymaru. Inspektor czuł, że był już o krok od schwytania poszukiwanego psychopaty. Do aresztowania wampira z Bukaresztu doszło kilka minut później, przed samym wejściem do akademika. Mężczyzna w momencie zatrzymania miał przy sobie torbę sportową. Gdy milicjanci go otoczyli, próbował zaatakować ich wyjętym z torby nożem kuchennym. Oprócz noża przy sobie miał jeszcze siekierę. Szybko został on jednak skutecznie obezwładniony i skuty. Przewożony do komisariatu, głośno krzyczał, błagając wszystkich o wybaczenie tego, co zrobił. Wspominając w swojej książce moment aresztowania, inspektor Tandin napisał, że tamtego dnia w całej rumuńskiej stolicy poczuło się ogromną ulgę. Nadeszła długo wyczekiwana chwila. Nieuchwytny dotąd zabójca został złapany. Horror się skończył. Wampir z Bukaresztu nie skrzywdzi już żadnej kobiety. Gdy milicjanci przeszukali akademicki pokój, w którym mieszkał zatrzymany 25-latek, w plecaku pod łóżkiem odnaleźli narzędzia zbrodni ze śladami zaschniętej krwi, topór i metalowy pręt. Nie było już żadnych wątpliwości, że w ich ręce wpadł właściwy człowiek. Śledczy musieli jeszcze odpowiedzieć na 2 kluczowe pytania. Kim był Ion i co sprawiło, że ubogi student weterynarii stał się bezwzględnym psychopatą? Ion przyszedł na świat 12 października 1946 roku w miasteczku Chorabija, niedaleko granicy rumuńsko-bułgarskiej. Niedługo później rodzina wyprowadziła się do zabitej dechami wsi Izbiczeni. Dzieciństwo chłopca nie należało do szczęśliwych. Ojciec Florea, kierowca nocnego autobusu, często bił swoich 3 synów. Najstarszy z nich, Ion, cierpiał najbardziej. Jego matka, zajmująca się domem Ekaterina, nigdy nie stanęła w obronie dzieci. Zresztą ona sama również była ofiarą. Gdy Florea po pewnym czasie znudził się znęcaniem nad żoną i dziećmi, opuścił rodzinny dom i wyjechał do stolicy, skąd pochodził. Po rozstaniu wciąż utrzymywali ze sobą kontakt. Domowemu oprawcy wybaczył także Ion, który po skończeniu podstawówki przeniósł się do Bukaresztu, aby rozpocząć naukę w tamtejszej szkole średniej. Choć mieszkał w internacie, z ojcem spotykał się często. W nowym miejscu Ion od razu zaczął mieć problemy z prawem. Jednak za każdym razem, gdy aresztowano go za kradzież lub włóczęgostwo, ojciec wyciągał do syna pomocną dłoń. Płacił kaucję i odbierał go z aresztu. Matka za wszystkie złe występki syna obwiniała jego ojca, który ukrywał przed byłą żoną problemy nastolatka z prawem. Choć w szkole średniej Ion w ogóle nie przykładał się do nauki, zdał maturę i chciał studiować. W 1966 roku został studentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Bukareszcie. Uczniem był jednak słabym, co często podkreślali jego ówcześni wykładowcy. Powtarzał każdy kolejny semestr. Studentem był złym, człowiekiem jeszcze gorszym. Nieśmiały, wycofany i wystraszony półanalfabeta z ubogim zasobem słownictwa. Sprawiał wrażenie wyobcowanego młodzieńca, którego nic wartościowego w życiu nie interesuje. Jego koledzy mieli o nim podobne zdanie. Często skarżyli się kierownikowi akademika na jego dziwne zachowanie. I on potrafił przez całą noc chodzić po pokoju. Wtedy mówił coś do siebie pod nosem, a czasami dokonywał nawet samookaleczeń. Zdarzało się także, że załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne przy własnym łóżku.
co jakiś czas znikał na całą noc. Nikt nie wiedział gdzie i dlaczego. Gdy wracał nad ranem, widoczne na jego ubraniu ślady krwi tłumaczył udziałem w nocnych bójkach. Zwracano też uwagę na dziwne zachowanie mężczyzny w stosunku do koleżanek. Śledził dziewczyny, które mu się podobały i potrafił całą noc przesiedzieć pod drzwiami pokoju, w którym spały obiekty jego westchnień. Na wszelkie krytyczne uwagi swoich kolegów lub wychowawców reagował agresją, która szybko zmieniała się u niego w stan przygnębienia i zrezygnowania. Po jego aresztowaniu wszyscy mieszkańcy akademika poczuli nieopisaną ulgę. Podczas przesłuchania wampir z Bukaresztu raz przyznawał się do wszystkich zbrodni, innym razem wycofywał swoje wyjaśnienie. Każdego dnia przedstawiał inną wersję wydarzeń. W pewnym momencie oskarżył swojego ojca o współudział w atakach na kobiety. Po tych słowach aktywnie dotąd wspierający syna Florea nagle zniknął. Agentom nie udało się go odnaleźć i choć 25-latek odwołał później swoje oskarżenia wypowiedziane pod adresem ojca, dochodzenie wykazało, że mężczyzna nie tylko wiedział o zbrodniach swojego syna, ale również przyjmował od niego przedmioty skradzione ofiarom. Jednak bezpośredniego udziału w zbrodniach nie udało się mu udowodnić. Podczas procesu wszystkie kobiety, które przeżyły spotkanie z wampirem, jednoznacznie wskazywały na Iona jako na sprawcę ataków. Dowodem w sprawie był także odcisk uzębienia podejrzanego, który idealnie pasował do śladów ugryzień. Dużą wagę miały też zeznania matki wampira. Pewnego dnia matka odwiedziła syna w akademiku. Podczas tego spotkania zauważyła w jego pokoju siekierę i nóż. Przestraszyła się. Później o wszystkim opowiedziała swojemu byłemu mężowi, który obiecał, że wszystkim się zajmie i odbierze te rzeczy ich synowi. Mniej więcej w tym samym czasie kobieta dowiedziała się od byłego męża o nocnych wędrówkach ich syna ciemnymi ulicami Bukaresztu. Podczas jednej z takich rozmów Florea zaczął się nawet głośno zastanawiać, czy aby przypadkiem to nie ich syn jest faktycznym sprawcą tych wszystkich zbrodni, o których plotkowano w stolicy. Kobieta nie chciała o tym nawet słyszeć. Nie wierzyła, że jej syn może być aż takim potworem. Dowody świadczące o winie oskarżonego okazały się niepodważalne. Dlatego Ion, za radą swojego obrońcy z urzędu, zaczął udawać osobę chorą psychicznie. Kiedy jednak biegli psychiatrzy orzekli, że jest on w pełni poczytalny i może odpowiadać za swoje zbrodnie, zamilkł. Już do samego końca procesu nie odezwał się ani słowem. Patrząc tempo w ścianę, nie odpowiadał nawet na pytania swojego obrońcy. Sędziowie nie mieli wątpliwości. Ion został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów, a więc 14 napaści na kobiety, 4 morderstw dokonanych z premedytacją, 6 usiłowań zabójstw, 7 zgwałceń dokonanych ze szczególnym okrucieństwem oraz pośmiertne zbezczeszczenie ciał. Wyrok mógł być tylko jeden. Wampir z Bukaresztu został skazany na śmierć. Drewniany słup wbity w ziemię na dziedzińcu więzienia o zaostrzonym rygorze w Żilawie od dawna nosił ślady po kulach. Była to makabryczna pamiątka po wielu egzekucjach wykonanych w tym miejscu. W sobotę o świcie 23 października 71 roku właśnie do tego słupa doprowadzono Iona. Uzbrojony w broń palną, 3-osobowy pluton egzekucyjny już oczekiwał w wyznaczonym miejscu, gotowy do wymierzenia sprawiedliwości skazanemu na rozstrzelanie mordercy. Ówczesny szef tamtejszego więzienia, generał Kisz, był świadkiem ostatnich minut życia wampira z Bukaresztu. Rano, gdy inni więźniowie jeszcze spali, skazaniec został wyprowadzony ze swojej celi. Dostał cywilne ubranie. Wiedział, że za chwilę zostanie rozstrzelany. Nie chciał wyjść na dziedziniec. Zamiast tego padł na podłogę i leżąc krzyczał, że bardzo się boi. Zachowywał się jak tchórz. Nie godził się na egzekucję w żadnej formie. Płakał i prosił o wybaczenie. Jednak na wybaczenie było już stanowczo za późno. Ion został siłą doprowadzony na miejsce egzekucji przez więziennych strażników. Po drodze szarpał się i wyrywał. Krzyczał, że jest niewinny. Przywiązany do słupa poprosił o opaskę na oczy. Zapytany, czy chce coś przekazać rodzinie lub zapalić ostatniego papierosa, odmówił.
Gdy egzekutorzy załadowali broń, skazaniec podjął ostatnią próbę odmiany swojego losu. Zaczął błagać strażników, aby zadzwonili do jego ojca, żeby kazali mu natychmiast przyjechać i na własne oczy zobaczyć, co chcą zrobić z jego synem. Na koniec zaczął głośno krzyczeć, że to jego ojciec jest winny, że to on zabił te wszystkie kobiety i że to właśnie jego powinni rozstrzelać. Chce żyć. To były ostatnie słowa zbrodniarza. Tuż przed oddaniem strzałów skazaniec, próbując instynktownie uniknąć kul, zdołał poluzować linę. W ostatniej chwili okręcił się dookoła słupa, ustawiając się plecami do katów. Kule trafiły go w kark, roztrzaskały mózg i wyszły czołem. Ciało wampira złożono do drewnianej skrzyni i bezimiennie pochowano na więziennym cmentarzu. Gdy wydawało się już, że historia dobiegła końca, życie dopisało do tej opowieści kolejny rozdział, a właściwie dwa. Gdy kilka miesięcy po egzekucji emerytowany komisarz Turaj czytał akta sprawy wampira z Bukaresztu, opisy dokonanych zbrodni wydały mu się jakoś dziwnie znajome. Przypominały mu te z roku 44, które bez powodzenia próbował wyjaśnić. Czy to możliwe, że Ion naśladował seryjnego zabójcę sprzed 3 dekad? Jeśli tak, to skąd o nim wiedział? Przecież szczegóły tamtych zbrodni nigdy nie przedostały się do prasy. Komisarz bezskutecznie próbował jakoś powiązać ze sobą te 2 serie zabójstw. Rozwiązanie przyszło zupełnie przypadkiem i było dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Blisko rok po egzekucji wampira, 23 września 72 roku, w tragicznym wypadku zmarł jego ojciec. Mężczyzna był śledzony przez agentów w związku z jego domniemanym współudziałem w zbrodniach syna. Do aresztowania dojść miało w pociągu, którym podróżował. Na widok zbliżających się w jego stronę agentów, mężczyzna wyskoczył z pędzącego pociągu. Wskutek odniesionego przy skoku urazu głowy, Florea zmarł. Pobrane odciski palców Denata wprowadzono do krajowej bazy danych. Śledczy nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Ojciec Iona okazał się być poszukiwanym od blisko 30 lat seryjnym zabójcą z czasów II wojny światowej. Śledczy byli pewni, że o zbrodniach Florei jego syn nie miał zielonego pojęcia. W przeciwnym razie z pewnością wykorzystałby ten fakt, aby ratować własną skórę przed egzekucją. 2 pokolenia, 2 seryjnych zabójców i geny zła, które wyzwalały u ojca i syna ten sam zbrodniczy instynkt. Czy to Florea nauczył mordować Iona? Komisarz Turaj był przekonany, że tak. Łączył ich przecież ten sam modus operandi. Kolor włosów ofiar był taki sam. Życie traciły tylko blondynki. Narzędzia zbrodni, sposób obchodzenia się ze zwłokami kobiet, wliczając w to elementy kanibalistyczne, a nawet podobne warunki pogodowe, podczas których dokonywali swoich zabójstw. Łączyło ich niemal wszystko. Nawet imiona i nazwiska ich pierwszych ofiar brzmiały bardzo podobnie. Krwawym debiutem Florei była Elena Udrea. Iona, Elena Uprea. Ale mrocznego zła w tej upiornej rodzinie było znacznie więcej, o czym świat dowiedział się niespełna 5 lat temu. Latem 2019 roku, w niewielkim rumuńskim miasteczku Caracal, doszło do porwania i brutalnego zabójstwa 2 nastolatek. Sprawcą tych zbrodni okazał się 66-letni Gheorghe Dinca, mieszkaniec Izbiceni, czyli rodzinnej wsi owianej złą sławą rodu Rymaru. Rumuńska prasa szybko nazwała zabójcę potworem z Caracal. Niedługo później pewien miejscowy dziennikarz śledczy postanowił przyjrzeć się bliżej tej sprawie. Nieoczekiwanie odkrył, że sposób działania mordercy bardzo przypominał stare i nieco już zapomniane zbrodnie. Zarówno te dokonane w roku 44 przez Florea, jak i te popełnione 30 lat później przez jego syna. Badając państwowe archiwa, dziennikarz trafił na nieznaną szerzej sensacyjną informację. Pod koniec roku 71, a więc tuż po egzekucji wampira z Bukaresztu, wszyscy członkowie jego rodziny w obawie przed głośno zapowiadanym linczem ze strony współmieszkańców wsi wyprowadzili się z Izbiceni do Caracal, a następnie zmienili swoje nazwisko. Z Rymaru na Dinca. Pod koniec lipca 2019 roku dziennikarz śledczy przyjechał do Izbiceni, aby nagrać tam swój reportaż o potworze z Caracal.
tuż po swoim przybyciu na miejsce został nagle zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę. Człowiek ten, będący niewątpliwie pod wpływem najtańszych rumuńskich specjałów wysokoprocentowych, starał się siłą wytłumaczyć, że bohater jego reportażu jest niewinny, a w podwójne zabójstwo nastolatek został po prostu wrobiony. Przed nieuchronnymi rękoczynami w ostatniej chwili dziennikarza uratowała szybka interwencja miejscowych stróżów prawa. Pijany obrońca został aresztowany. Mężczyzna ten podczas zatrzymania przedstawił się jako Giorgie Ciokan, ale policjanci dobrze go już znali. Wiedzieli też, że w rzeczywistości nazywał się Giorgie Dinka i był bliskim kuzynem zabójcy nastolatek z Karakal. Ale to nie koniec rewelacji, które tamtego upalnego lipcowego dnia spadły na upartego dziennikarza. Wiejski zamachowiec wspomniane nazwisko nosił nie od urodzenia, ale od roku 71. Wcześniej nazywał się Giorgie Rimaru i był najmłodszym synem Florei. I co za tym idzie, młodszym bratem Iona, czyli wampira z Bukaresztu. W ten oto przewrotny sposób w mrocznej historii tej rumuńskiej rodziny życie napisało swój ostatni rozdział. Na nowy odcinek zapraszam w nadchodzący poniedziałek. Słuchaj na Spotify, YouTube i innych aplikacjach podcastowych. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą MarcinMyszka1. Obserwuj mój profil, aby być na bieżąco i poznać kulisy podcastowych realizacji. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Mike'a Phillipsa, Rimaru, Butcher of Bukareszt. Wydana w roku 2012 w Bukareszcie przez wydawnictwo Profusion Books. Książka Roberta Kellera, Human Monsters, Volume 5. 30 Terrifying Serial Killers from Around the World. Wydana w Los Angeles w roku 2016 przez Create Space Independent Publishing. Trajana Tandina, Kazul Rimaru, Carte Document. Wydana w Bukareszcie w roku 2002 przez wydawnictwo Phobos. Książka Konstantina Turaja, Enigmele Unor Amprente. Wydana w Bukareszcie w roku 1984 przez wydawnictwo Albatros. Artykuł Elisabeth Bulenau, opublikowany w roku 2015 na portalu Adevarul. Artykuł Aliny Mitran, opublikowany w roku 2019 na portalu Adevarul. Artykuł Aliny Dragustin, opublikowany w roku 2019 w serwisie Kankan. Artykuł Laurentina Dologi, opublikowany w roku 2010 na stronie ziare.com. Artykuł Romea Popescu, opublikowany w roku 2014 na portalu Voce Valci. Reportaż Mariusza Tuka, opublikowany w roku 2022 na stronie autorskiej rumuńskiego dziennikarza śledczego.